Witam Ciebie serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałabym podzielić się z Tobą moją najnowszą radością. Otóż właśnie powstaje na Wdzięcznym Sercu pierwszy kurs online. Po wspólnej naradzie zdecydowałam, że będzie dotyczył życia w zgodzie ze sobą i z Bogiem. Poprzez ten kurs będziesz miał okazję uwolnić się od opinii i oczekiwań innych ludzi i żyć w zgodzie ze swoimi wartościami. No to co? Na razie tyle. Oczekuj dalszych szczegółów. Zaczynamy. Na pewno masz w swoim życiu pewne pragnienia i marzenia. A jeżeli do tego jesteś osobą wierzącą, to najprawdopodobniej, przynajmniej czasami, modlisz się i prosisz Boga o wypełnienie Twojej prośby. A jeżeli do tego czekasz już na to pewien czas, to na pewno jesteś ciekawy, kiedy Bóg wreszcie Ciebie wysłucha. Witam Ciebie na Wdzięcznym Sercu. Dzisiaj opowiem Tobie pewną historię związaną właśnie z oczekiwaniem na wypełnienie prośby przez Boga. No i zdradzę Tobie tą tajemnicę, kiedy tak naprawdę Bóg spełnia ludzkie marzenia. Zapraszam. Poznałam kiedyś pewną dziewczynę, która marzyła o założeniu szczęśliwej rodziny i od dłuższego czasu czekała już na miłość swojego życia. Mówiła mi o tym, że jest jej z tym bardzo trudno, dlatego że to wciąż się nie wydarza i zastanawia się, ile jeszcze może czekać. I ja wtedy mówiłam jej o tym, że Bóg zawsze patrzy w serce człowieka i widocznie obecna sytuacja jest najlepszym rozwiązaniem dla niej na ten czas. I rzeczywiście tak jest. Bóg patrzy na korzyść Twojego serca, nie na Twój dobrobyt, nie na Twoją kondycję fizyczną, a na kondycję Twojego serca. On zawsze będzie zabiegał najbardziej o to, byście byli w nieustannej bliskości, bo wie, że nie ma dla Ciebie ważniejszej rzeczy niż zbawienie i życie wieczne. Dlatego zawsze cokolwiek robiąc w Twoim życiu, będzie ukierunkowany na doprowadzenie Ciebie do nieba. I dlatego właśnie czasami dzieje się tak, że Bóg od razu nie spełnia Twojego marzenia. Jeżeli widzi to zagrożenie, że spełnione marzenie przykryłoby Tobie obraz Boga, On Ci tego nie da, bo choć na pozór wydaje się to fajne, że spełnia Twoje marzenie i wydaje się takim dobrym tatą, który daje swojemu dziecku wszystko to, o co ono jego poprosi, to tak naprawdę byłby złym ojcem, gdyby zupełnie świadomie pozwalał Tobie na coś, co będzie dla Ciebie niszczące. Jeżeli Bóg zobaczy, że to Twoje marzenie, choć nadal jest dla Ciebie ważne, bo w końcu jest Twoim marzeniem i chcesz, żeby się spełniło, nie jest dla Ciebie tak ważne jak Bóg. Jest gdzieś tam na dalszym planie i Ty przede wszystkim chcesz widzieć Boga, chcesz być blisko z Bogiem. Potrafisz Jemu powiedzieć, Panie Boże, chcę tego, ale jeżeli Ty tego dla mnie nie chcesz, trudno, zgadzam się na to, bo Ty jesteś dla mnie najważniejszy, to Bóg wtedy z wielką chęcią spełni Twoje marzenie, bo będzie wiedział, że Ty i tak nadal będziesz z Nim blisko, a jeszcze dodatkowo Twoja radość z tego, co On Tobie da, przyniesie Jemu jeszcze większą chwałę. Dlaczego tak jest, że Bóg spełnia człowiekowi marzenie dopiero wtedy, kiedy on przestanie tego chcieć? No właśnie, poniekąd rzeczywiście tak jest. Ale tutaj nie chodzi o to, żebyś ty nagle wyparł się swoich marzeń, zrezygnował z tego, o czym naprawdę pragniesz i okłamywał siebie, że tak naprawdę wcale tego nie chcesz, choć tego chcesz. Nadal masz tego chcieć, ale masz mieć w sobie tą gotowość, by z tego zrezygnować dla Boga. I właśnie w takim stanie, kiedy po ludzku tego chcesz, ale w swoim sercu najbardziej pragniesz Boga, Bóg spełni Twoje marzenie. Sięgnijmy do Psalmu 37, gdzie czytamy, że jeżeli będziemy radować się w Panu, to On spełni wszystkie pragnienia naszego serca. Wow, wspaniała obietnica, ale ona jest trochę podchwytliwa i zawiera pewien haczyk. Dlatego, że warunkiem spełnienia wszystkich Twoich marzeń jest to, żebyś radował się w Panu. Co to oznacza radować się w Panu?
to oznacza radować się z Boga, radować się z Bożej obecności. To oznacza niczym bardzo i nikim tak bardzo nie cieszyć się jak Bogiem. Jeżeli rzeczywiście to Bóg będzie sprawiał Tobie największą radość, największą przyjemność, a nie cokolwiek innego ze świata, to rzeczywiście Bóg wtedy spokojnie może spełnić wszystkie Twoje pragnienia, bo On wie, że te pragnienia będą jedynie dodatkiem w Twoim życiu, a On nadal będzie na pierwszym miejscu. Tak więc odpowiadając na pytanie kluczowe w tym odcinku, kiedy Bóg spełni Twoje marzenie, powiem tak. Spełni je wtedy, kiedy będziesz wolny od tego marzenia i na niczym innym, na nikim innym nie będzie zależało Tobie tak bardzo, jak na Bogu. Pomódlmy się na koniec. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty chcesz spełniać nasze pragnienia i marzenia. Dziękujemy Tobie, że całą satysfakcję, całe spełnienie w życiu możemy znaleźć tylko w Tobie. Dziękujemy Tobie za to, że mamy w Tobie taką wielką radość, że Ty możesz dać nam tyle pociechy, tyle uśmiechu na twarzy i prawdziwe szczęście. Prosimy Ciebie, spełniaj nasze marzenia, ale właśnie w takiej zdrowej sytuacji, kiedy to Ty jesteś na pierwszym miejscu. Niech tak się stanie na Twoją chwałę. Amen. Be grateful. Do zobaczenia już za tydzień.